Mława jest już w pełni przygotowana na nadchodzące święta. Ich klimat czuć w mieście od wielu dni. Wszystko za sprawą wyjątkowych dekoracji, jakie pojawiły się w różnych jego miejscach. Dzięki wygospodarowaniu dodatkowych środków, świątecznych iluminacji jest zdecydowanie więcej niż w roku ubiegłym. Już od 8 grudnia możemy podziwiać te iluminacje. Dużo nowych rzeczy pojawiło się szczególnie w zabytkowym parku miejskim. Właśnie tam o zmroku można zobaczyć te nowe zakupy, których dokonaliśmy w tym roku. To są rozwinięte kwiaty lotosu ustawione w głównej alei. Przy bramie wejściowej do parku pojawiła się także sporych rozmiarów ramka zaprojektowana specjalnie dla miasta. Widnieje na niej napis Świąteczna Mława. Zarówno ta ramka, jak i bombka, przy której stoimy, Mikołaj, kwiaty, wszystkie te miejsca są chętnie odwiedzane przez mieszkańców, szczególnie o zmroku. No i jak widać na przykład na różnych profilach w mediach społecznościowych, chętnie są wykorzystywane jako tło fotografii rodziny. Władze miasta mają nadzieję, że dekoracje staną się stałym punktem bożonarodzeniowych spacerów. Świąteczne iluminacje będą rozświetlały krajobraz miasta do połowy stycznia.